Pod koniec ubiegłego roku agencja kosmiczna NASA ogłosiła, że w kierunku Ziemi zmierza bardzo duży obiekt kosmiczny. Jak nie trudno się domyślić, chodziło o asteroidę, której szerokość wahała się od 500 metrów do 1 km. Obiekt otrzymał tymczasową nazwę 2016 WF9. Agencja kosmiczna NASA podała, że trajektoria 2016 WF9 nie stanowi zagrożenia dla naszej planety. Jednocześnie informowano, że w momencie największego zbliżenia dystans planetoidy do Ziemi wyniesie 51 milionów kilometrów. I najprawdopodobniej to byłby już koniec całej tej sprawy, gdyby nie fakt, że do całej sytuacji włączyli się internauci. Podobno z najnowszych danych opublikowanych przez chińską agencję kosmiczną wynika, że upadek asteroidy na Ziemię jest rzeczywiście możliwy. Dokładna lokalizacja kolizji nie jest znana, ale jako pierwsi obiekt mieliby zobaczyć mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Trudno w to uwierzyć, ale cała ta sprawa staje się jeszcze bardziej zagmatwana, gdy doda się do tego osobę Damira Zakharowicza-Demina. Kim jest ów pan? Otóż rzekomo jest on pracownikiem NASA, który twierdzi, że amerykańska agencja kosmiczna opublikowała nieprawdę. Mało tego, już w październiku ubiegłego roku obiekt miał zacząć obracać się w stronę Słońca. Wówczas NASA uznała, iż obiekt ten spadnie na Ziemię, ale jak to zwykle bywa, zdecydowano nie straszyć obywateli. Obiekt ma spaść na naszą planetę w dniu 16 lutego bieżącego roku i wywołać niewyobrażalne straty w ludziach i w infrastrukturze. Jednak czy jest to kolejna internetowa bzdura, która narosła do rangi rzeczywistego zdarzenia? A może rzeczywista informacja, która jakimś cudem przedostała się do opinii publicznej? W każdym razie, prawda zostanie ukazana już 16 lutego.